Hej, jestem w mieście. Jak sytuacja? Z przesyłką wszystko w porządku? Trochę nią wytrzęsło. Wpierw łódź, potem cywilna awionetka. Ale dotarła pod właściwy adres. Jak u ciebie? Pokręciłam się po dzielnicy, złapałam parę zleceń. Wciąż szukam naszej znajomej netrenerki. A to poszukamy razem. Przyda nam się wsparcie. Alex z naszej starej komórki obecnie jest zakonspirowana w Dogtown. Pomoże nam. Rozumiem. Powiedz tylko gdzie. The Moth. To bar w Longshore Stacks. Przyjdź wieczorem. Będę. Tylko upewnij się, że nie masz ogona. Siema, z tej strony Lejmon, to jest kolejny odcinek z Cyberpunka 2077, dodatek Widmo Wolności. Jedziemy do tego baru The Moth. Jako, że nie zauważyłem nic do robienia w tej dzielnicy już, zadań, ohej, to stwierdziłem, że przewinę sobie czas, dzięki czemu możemy już pojechać do Rivera. Znaczy, River do nas zadzwonił. Więc możemy kontynuować fabułę. No naprawdę, niesamowita dzielnica. Nie jest romans, tylko transakcja. To jest dopiero niesamowity język. Dobra, wchodzimy na górę. Zaczekaj na uzgodnioną z Reedem porę. Nie pamiętam, żebyśmy coś uzgadniali, ale poczekam, rozumiem. Dobra, wchodzimy. A. Jakby mnie ktoś pytał, to ja bym takiego rzuciła i tyle. Niech sam sobie radzi. No tak. Może i racja. No, ale nic, pora na mnie. Trzymaj się. Głowa do góry, będzie lepiej. Tylko nie dawaj sobą więcej pomiatać. Okej. Co dla ciebie, kochana? Zaskocz mnie. Czyli specjalność zakładu. W porządku. Hej, V, jesteś na miejscu? Jestem i czekam na ciebie. Będę za sekundę. Tylko jest jedna rzecz, o której musisz wiedzieć. Ma się złe stosunki. Co takiego? Ta akcja 7 lat temu, po której Myers spisała mnie na straty. Dostałem po niej legendę, że sprzedałem się Arasace. Alex wciąż myśli, że to prawda. Może zrobić się nerwowo. Jak dobrze się znaliście? Byłem jej agentem prowadzącym. Ona myśli, że to przez moją zdradę kazali jej zostać w Dogtown po wojnie. No, rozumiesz, do czego zmierzam? Teoretycznie to cię zastąpili. Rozumiem. W teorii. Może kazać nam się pierdolić. No, coś w tym stylu. Jestem pod drzwiami. Proszę bardzo. I smacznego. Dzięki. Nigdy cię tu wcześniej nie widziałam. Pierwszy raz w Dogtown? O nie. Szukamy Alex. Tak, chuja szukacie. Czyli co? Jesteś na krótkiej liście osób, których tu nie obsługujemy. A teraz wstajesz i dla wychodzisz. Dla mnie dzień z Tonikiem. Niech będzie podwójny. Ona jest ze mną. Uparty skurwysynu.
No dobra, kochani. Na dzisiaj to wszystko. Zamykamy. Już, do widzenia. Nigdzie się, kurwa, nie ruszam. Nie no. Serio? No dalej, wynocha! Już! Alex. 7 lat. Kurwa, 7 pierdolonych lat. Wielki Solomon Reed. O. Kurwa. On nie rozumie, to może ty. Przysyła nas Myers. Mamy misję w Dogtown. Co? Z nim? Ten facet zdradził wszystkich 7 lat temu. Nie, Alex. 7 lat temu zostałem uśpiony, a was nakarmili legendą. Legendą, w którą musieliście wierzyć. A dlaczego teraz mam wam wierzyć? Wypierdalajcie obydwoje. Ty i on! Mało mnie interesuje, co zaszło między wami. Mamy rozkazy od prezydentki Myers i tylko tyle powinno się dla ciebie liczyć. Liczyło się przez 7 lat. Ja... nie wiem... To sobie to poważnie przemyśl. O kurwa. Muszę zapalić. Niech cię szlagri. Definitywnie ona nie wie. A w ogóle co to było? Ta akcja ze zmianą wyglądu. Szpiegowska technologia. Kiedy twoja agencja ma wsparcie Militechu, możesz sobie pozwolić na takie rzeczy. No dobra. Może zrobić się nerwowo, co? No. No. Zaczekaj tu, ja się tym zajmę. Na pewno? W tym wypadku chyba lepiej ja niż ty. No dobra. Porozmawiajmy z tą Alex. Nie dało się zaczekać, aż skończę fajka, co? Hej, co do Rida? Wiesz, wciąż możesz mu napluć do drinka. Od razu by wiedział. Starego wilka jak on nie podejdziesz tak łatwo. Kolejne zadanie dla nowych Stanów Zjednoczonych, co? Nowa misja? Mhm, tak. No? To co to jest? Tak wygląda prawdziwa Alex. To z nią rozmawiam? A co? Zależy ci na tym? Zresztą... jaka to różnica? Nikogo nie obchodzi prawdziwa Alex. Może mnie obchodzi. Okej. No to powiedz coś więcej o tej misji. Zaginęła agentka. Mamy ją odnaleźć razem z Reedem. No proszę. I nagle FIA przypomniała sobie o mnie? Nikt w ich szeregach nie zna Dogtown, tak jak ty. W ich szeregach? Czyli nie jesteś agentką. Ciekawe, co ci obiecali. Mamy umowę, że im pomogę. Jedna misja. Misja może trwać nawet kilka lat. Spójrz na mnie. Też jestem na misji. Cały czas. Od wojny rozpracowuję miejscowych handlarzy nielegalnym techem, bronią. Jedna misja.
Cóż, ja nie mam tyle czasu. Widzisz, to zawsze tak się zaczyna. Coś ci obiecają, potem znowu więcej, więcej. Aż pewnego dnia przyłożą ci chuja do ściany. Jesteś z tym okej? Aż tak przywiązana do tej misji? Powiedz, co w tym jest dla ciebie? Moje życie. Przetrwanie. Ta zaginiona dziewczyna może mi je zapewnić, ale najpierw muszę ją znaleźć. I tak się składa, że sama Myers też jej szuka? Kto to? Songbird. Ja pierdolę. Jeden papieros to będzie za mało. O co chodzi? Aha. Czyli nie wiesz. O czym nie wiem? Misja, po której Reed zniknął na 7 lat, a ja trafiłam tutaj i wszystko się wypierdoliło. Wiesz, kto w niej służył? Ja, Reed i Songbird. Nikt ci nie powiedział, co? No to fajnie. Wierzysz w zbiegi okoliczności? Wierzysz, kurwa, w przeznaczenie? Bo ja wierzę, że jak podstawisz te same wartości do nowego równania, to wyniki okażą się zajebiście podobne. O, kurwa, jestem mistrzynią w popełnianiu po raz kolejny tych samych błędów. Masz szczęście. Ale mam warunki. Nadal jesteś agentką. Nie przeginasz trochę? Nie. Skończyły się czasy bezwarunkowej przyjaźni. Możesz to powiedzieć Reedowi. Ja to widzę tak, że wyświadczam wam teraz przysługę. Coś za coś. Co mamy za ciebie zrobić? Co to za warunki? Monaco. Chcę jeździć złoconą Herrerą po Rivierze i pić szampana na jachcie z jebaną księżną. Chcę emerytury dla szpiega, kumasz? Zesłania na placówkę dyplomatyczną, gdzie jest ciepło, ładnie, pomarańcze są smaczne i nic się kurwa nie dzieje. Załatwisz to? No wiesz, w końcu przysyła mnie prezydentka. Idź. Powiedz mu, że to zrobię. I daj mi zapalić jeszcze jednego w spokoju. Dobra? No dobra. Dzięki, Alex. Teraz przekażmy mu te informacje. Stawką jest emerytura dla szpiega, ale zrobi to. I zgodziła się? Tak po prostu? Nie tak po prostu, ale zgodziła się. To co, Reed? Potrzebujesz kogoś, kto oprowadzi cię po tym zadupiu, tak? Przyszedłem do ciebie, bo tobie ufam. Niech ci będzie. Okej, co z nią? Podobno mamy ją znaleźć. Nie wiemy nawet, czy żyje. Byłyśmy połączone. Songbird wykorzystywała cyberprzestrzeń, coś ją zaatakowało. No i zniknęła. Tyle wiemy. Potrzebujemy Netrunnera, takiego, który spędza naprawdę dużo czasu w cyberprzestrzeni i mógł coś słyszeć. Masz kogoś takiego? Wilkie Slider-Lager. Slider, no tak. Niestety zerwał nam się ze smyczy, ale wiem, gdzie go znaleźć. Kim jest ten Slider? Voodoo Boy. Renegat i morderca, który zaczął dla nas kablować. Okay. Gość jest całkiem ślepy poza siecią. Uszkodzony płat poteliczny. Nawet Hiroshi mu nie pomogło.
Niewidomy wam uciekł. Ślepy, a zerwał się ze smyczy. Otoczył się ziomkami z haitańskiej diaspory i rozwinął produkcję techu oraz haków. Myślisz, że słynni magicy z Kabuki naprawdę siedzą w Kabuki? To tylko punkt zbytu. Czekaj, mówisz, że zerwał się wam z łańcucha, ale wiesz, gdzie jest. To czemu jeszcze chodzi wolno? A może zostawiliśmy go sobie na taką sytuację jak ta? Slider to problem do rozwiązania na kiedy indziej. No dobra. Będzie chciał nam pomóc? Slider? W życiu. To recydywista, który za nic ma zasady. Przycisnęliśmy go, żeby dla nas pracował. Wygląda na to, że będziecie musieli przycisnąć go trochę mocniej tym razem. To w drogę. To co? Idziemy? Slider ma kryjówkę w nieukończonym budynku spa w Luxor Heights. Zaraz dostaniesz dokładne namiary. Spotkamy się na miejscu. Ja i Alex jeszcze porozmawiamy. Dobra. Nie pozabijajcie się nawzajem. Będę was jeszcze potrzebować. No co, no to jedziemy. Przyglądałaś się temu drzewu? Temu drzewu? Niespecjalnie. Co z nim? Znaczące to, co nie? Najładniejsza rzecz w tym gównianym grajdołku to pomnik wzniesiony dla umarłych. Ciągle nie łapię tego durnego przywiązania do symboli i pustych gestów. Nie gadaj. Też zapaliłabym ci taką świeczkę, gdybym miała jedną przy sobie. Może ja sam bywam sentymentalnym głupkiem. Kiedy patrzę na tych dwoje, na Lida i Alex. Przeżyłem kiedyś coś podobnego. No proszę. Johnny, który empatyzuje z obcymi ludźmi. Jeżeli nawet jest tu przyjaźń, to zostanie zniszczona. Jak nie wczoraj, to dziś. Jak nie dziś, to jutro. Bo sami nie mogą się zdecydować, czy być przyjaciółmi, czy wykonywać rozkazy. Oni są żołnierzami, trzymają się razem, choćby nie wiem co. Nie tak jak ty. Miałem wybór. Zdezerterować, albo skończyć jak oni. Pomyśl, ile razy można za kogoś przyjąć kulkę i wciąż mu ufać. A jakie to ma znaczenie? Podmień kogoś na państwo, albo korporację. Ile razy możesz się poświęcić dla tych skurwysynów? Ile razy dasz do siebie strzelić za puste wartości? Spójrz na tych dwoje i pomyśl. Dzień dobry, doktor. No dobra. Zapotrzebowanie na obietę. Nasi bałkańscy przyjaciele mogą źle nosić czy plany. Co się dzieje? Dobra, no to jedziemy z tej kryjówki. What? Coś spadło, czy mi się wydaje? Ile mapa? Czy ja tu widzę coś, o czym była mowa, czyli zrzut? Czy ja bym nie chciał spróbować tego wykonać? Dobra, widzę, że się przeliczyłem. Nie trafiłem w głowę. Fuck, tam jest snajper. Dobra, zginął. Dużo was tutaj. Nie trafiłem.
Kuźwa, kolejny. Ale ten zrzucik to mnie akurat interesuje, nie będę oszukiwał. Dobra, może tym to nie jest najlepszy pomysł, żeby strzelać. Okej, ich tu jest za dużo chyba dla mnie. Chyba to dla mnie za dużo. Chwila, no ja mam złe broni na coś takiego. Nie miałem jak ich pokonać. Chyba, żebym trzymał się z daleka. Okej. Dobra, wiesz co ci powiem? Zostaw mnie. Stop. Mnie tu nie ma. Próbujemy po cichu. Najdłużej jak się tylko da. No nie mogę mu w głowę trafić. Dobra, nie widzą mnie. Jestem poza wszystkim. Spróbujemy się dostać do tego zrzutu, który jest dosyć mocno chroniony. Spróbujmy tych, których mogę na hit zdjąć, przynajmniej spróbować zdjąć. Transfer pieniędzy w toku? Co ja zrobiłem? 12 koła? Ty serio, co ja zrobiłem? Amerykańskie Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt? Amerykańskie kotki krótko... Co? Jaki kotka krótkowłosa? Okej, rozumiem. Dziwonia, jako gatunek zagrożony wyginięciem zasługuje na naszą specjalną uwagę. Okej, rozumiem. Dobra, zrozumiałem. Tu chodzi o ten przelew za to, że uratowaliśmy Myers. Dokładnie. Dokładnie o to chodzi. Broken. Paru ich mogę powybijać, ale nie wszystkich. Zdejmę na hita, więc tak będę musiał trochę powalczyć jeszcze normalnie. Ara. Nie zabiję jej na hita prawdopodobnie przez dystans. Trochę ich wybiłem, więc zapiszę. Może spróbuję nawet wejść. Tu mam pompę, aczkolwiek chciałem ją wymienić na podwójną strzelbę z potężnymi obrażeniami. Żebym tylko na minę nie wlazł jeszcze, bo będzie kaplica. Tu jest ten cały zrzut. Bo słyszałem o tych zrzutach, że one są w tej grze. O fuck, nie trafiłem. Na stadionie próbuj. Ale to nie mój problem. Człowieku, nie będę ci ratować lupy. Trudno. Dobra. Rozwalona. Gdzie, skąd to leci? Ten dym, stąd. Kończę raz moją myśl. Słyszałem o tych zrzutach, że one są w tej grze, ale nie są oznaczone na mapie. Co oznacza, że trzeba je znajdować samemu. No, on jest mocny. Mocnym przeciwnikiem. Jeszcze raz zapiszę. To jest tu na górze? Dokładnie tak. Mam dużo miejsca.
Powiedziałbym, że w sumie to mało. Jego ubrania wywalić w sumie, jeżeli jakiś mam. Czy jest to jakoś na mapie oznaczone? Typu nie wiem. Nie, niczym to nie jest. Prawda? Na żadnym filtrze tego nie będzie. Nie. Więc trzeba po prostu uważać i... Podłącz się? Nie, to trzeba będzie to zhakować. Ale nie jest to aż takie ciężkie. Dobra. BDE91CBD. To nie było aż takie trudne. Myślałem, że będzie dużo trudniejsze. Jeśli mam być szczery. Drzazga u dźwigu. Drzazga rozwoju, nowy poziom doświadczenia. Punkty atutów. Okej, czyli to tyle. No dobra. Spoko, w sensie mi się to podoba. Dobra, teraz możemy po prostu stąd wyjść. Mi się wydaje przynajmniej. Ale no dobrze, że zwróciłem uwagę, bo nie wiem, czy one są czasowe, czy nie. Doszły mnie słuchy, że jakiś gość próbował sprzedać w Dogtown prototyp o Kazetatechu. Wiele wskazuje na to, że to ten sam szczep. Lubię w naszej relacji to, że nawet nie muszę cię o takie rzeczy prosić. Faceta widziano w składzie przy Crest Street. Żebym jeszcze wiedział, gdzie jest Crest Street na tym etapie. O, tu jest też ten dostęp do drzewka relika. Ale będę musiał sobie wywalczyć do niego drogę, tak? Jak rozumiem. Nie podejdę po prostu. Nie. To wiecie, co wam powiem? Wejdźmy sobie w postać. To było w refleksie. Minus 15% życia wytrzymałości w trakcie ataków ostrzami. Mam jeden punkt atutów. Mogę sobie to wziąć w sumie. Bo czemu nie? Nie będę mógł blokować pocisków, ale... Mogę wypróbować swoją katankę może. W razie czego, jak zrobi się gorąco, wyjmę pompę. Ewentualnie mogę wziąć też maczetę. Ataki na sekundę, obrażenia 78. Możemy wziąć broń obuchową, jakoś niespecjalnie mnie interesuje. Dobra, pyk, pyk. Na szczęście mam spowolnienie czasu, więc mogę sobie bić tako. Oh shit. A, jeszcze ty tu jesteś. Dobra. Shinobi. Drzazga z forsą. Tu jest tyle drzazg z forsą teraz. Teraz chyba już nie będzie żadnych problemów z kasą, mam wrażenie. Pewnie mogłem tu wejść, ale trudno. Kto pytał? Pobierz dane operacyjne. Będę mógł dodać sobie coś do drzewka relika. Zobacz, drzewko atutów relika. Chciałem to wziąć, prawda? Zniszczenie defektu przeciwnika daje plus 10% zwiększoną częstotliwość pojawienia się nowych defektów, plus 5% zadawanych obrażeń krytycznych. Bierzemy to, w sensie to jest to, co wydaje mi się.
będzie najfajniejsze. Ale na mapie tak też da się zauważyć jedynie dwa te terminale, a wydaje mi się, że to drzewko może można w jakiś sposób całe wypełnić, tylko nie wiem, gdzie można to znaleźć. Może jeszcze się tego dowiem. Ale dobra, może jak już przestałem się rozpraszać cały czas, to wrócimy do naszego głównego powodu, do naszego głównego zadania.